Zapraszam. Autarkia brzmi dobrze. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobrze, bardzo pięknie. Gratuluję pani tego słuchowiska. Jest pani reżyserką filmową, a w Teatrze Polskiego Radia chyba debiutantką. I to podwójną. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Wydaje mi się, że ten tekst jest pani debiutanckim tekstem, a praca reżyserki nad słuchowiskiem też odbyła się po raz pierwszy, czy tak? Tak, to był mój debiut. Bardzo dziękuję, że państwo wysłuchali tego słuchowiska. Dla mnie to też była duża taka trema być razem ze słuchaczami. Bardzo się bałam, że wszyscy będą spać, że będą chrapać. I to zawsze jest taki test. Oglądanie czy słuchanie swoich rzeczy jest dużo bardziej stresujące niż robienie. Ta konfrontacja z ludźmi i też takie sprawdzenie tego, czy to działa, czy to nie działa. Ale był to mój debiut właśnie jako reżysera radiowego i też w sumie jako autora takiego tekstu do słuchowiska. Ale bardzo przyjemna praca w radiu temu towarzyszyła, także to było niezwykłe spotkanie w ogóle w tym miejscu i mam nadzieję, że kolejne słuchowisko będę mogła też realizować już na początku przyszłego roku. Też mamy taką nadzieję. Ma pani niezwykłą wyobraźnię. Wyobraźnię dźwiękową i językową, wyobraźnię poetycką. Czy radio jest dla pani takim wymarzonym medium do uruchamiania swojej wyobraźni? Czy znalazła pani w radiu coś ciekawszego, nie wiem, bardziej skutecznego niż w innych mediach, telewizji, filmie? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ja bardzo lubię też pracę w teatrze. Nieczęsto mi się to zdarza, właściwie bardzo rzadko, ale bardzo tęsknię do takiej pracy. I praca w radiu, czy właśnie w teatrze jest podobna do pracy też nad filmami dokumentalnymi, bo wtedy jest taki inny rodzaj, który głównie robię. Bo to jest taki rodzaj spotkania się z prawdziwymi emocjami, z prawdziwym życiem, z prawdziwymi ludźmi. I w radiu jest niesamowite to, że rzeczywiście można się na tym skupić, bez tych wszystkich takich zagłuszaczy, rozpraszaczy, które towarzyszą właśnie produkcji na planach filmowych. I praca nad tekstem, no swoim to jest jeszcze w ogóle specyficzna, ale teraz tak jak zaczynam pracę nad innym tekstem, już nie moim, jest czymś bardzo twórczym i przyjemnym. Ja wcześniej kończyłam przed reżyserią kulturoznawstwo, więc ja po prostu bardzo lubię też taką analizę, rozczytywanie tekstu, sensów i te próby z aktorami, czy w teatrze, czy w radiu, są niesamowitą przestrzenią do no właśnie poszukiwania czegoś prawdziwego. A dodatkowo w radiu no budowanie tej całej przestrzeni z wyobraźni dźwiękowej jest niezwykłe, tylko żałuję, że tak krótko trwa. Ja sobie wyobrażałam, że robienie słuchowiska jest troszeczkę dłuższym procesem, a tak naprawdę to są 2 dni. Jeden dzień to jest taki właściwie standard. Też może państwo o tym nie wiedzą, bo jeden dzień to i wszystkie słuchowiska, które też w tym konkursie były, też tak powstawały, że w jeden dzień spotykamy się z aktorami, od godziny 10 do powiedzmy 12 czytamy tekst, potem od 12 do 14 go się nagrywa, od razu już w studiu Polskiego Radia, a następnego dnia reżyser razem właśnie z realizatorem dźwięku dodają te wszystkie efekty, muzykę, no to co trzeba jeszcze dodać, żeby to wszystko nabrało tego kształtu ostatecznego. Więc to jest bardzo szybko. Ale to jest bardzo szybko już w studiu, natomiast wcześniej, jak rozumiem, tym bardziej musi pani wykonać dość długotrwałą pracę artystyczną we własnej głowie, żeby to usłyszeć, nie tylko zapisać, ale też usłyszeć. Czy pani zaproponowała aktorów, aktorki do tego słuchowiska? Czy to była jakaś mediacja z Teatrem Polskiego Radia? Teatr Polskiego Radia jest niesamowicie życzliwy i otwarty na propozycje także nowych aktorów. Także ja w ogóle miałam bardzo mało czasu, żeby
stworzyć obsadę. I nie ukrywam, że w tym mi bardzo pomógł mój mąż, Hubert, który też jest autorem. Tak, jest też autorem muzyki do tego słuchowiska. Z zawodu jest aktorem, ale z pasji muzykiem. I bardzo szybko on mi właśnie zaproponował i Magdalenę Różdżkę, i Jannę Cieślak, z którymi sam pewno aktorsko chciałby się spotkać. Ale był to bardzo dobry wybór. Natomiast ja zaproponowałam naszych kolegów właśnie Sebastiana Machalskiego i Adama Kupaja, który debiutował też w Polskim Radiu. No i dyrektor Polskiego Radia, Teatru Polskiego Radia, pan Kukuła, w ogóle bardzo był otwarty na nowe głosy i bez problemu je zaakceptował. Właściwie chcę panią zapytać o te głosy, bo głosy tych aktorów, aktorek są znane. Wydaje się, że w niczym nas nie mogą zaskoczyć, a jednocześnie tak dobrane i tak zakomponowane w słuchowisku zaczynają brzmieć inaczej. One brzmią inaczej niż na planie filmowym czy nawet w teatrze. One mają jakiś dodatkowy walor. Czy mogłaby pani, ja jestem pewien, że pani doskonale zdaje sobie z tego sprawę, czy mogłaby pani nazwać nam ten walor, walor głosu, który wnosi na przykład Różdżka? Co to jest za brzmienie? Co ono ma jeszcze komunikować oprócz po prostu tego, że mówi do nas kobieta? Wydaje mi się, że na głos Magdy Różdżki jeszcze dodatkowo został nałożony przez Pawła Szalińskiego, który właśnie realizował to słuchowisko dźwiękowo. Został nałożony jakiś taki drobny efekt, na który on sam wpadł i w ogóle to było bardzo też ciekawe, że on tyle rzeczy zaproponował ze swojej strony. Taki efekt, który miał dawać wrażenie, że to jest głos w głowie. Jest rzeczywiście coś takiego, że on brzmi trochę jak bardziej spod czaszki, jak on to opisał. Więc to minimalnie wpływa na pewno na odbiór. Tę interpretację Magda Różdżka sama trochę zaproponowała i kiedy zaczęła czytać, to już się właściwie też tak wyjaśniło, że to jest jakaś ciekawa droga. Czy słuszna, to już właściwie też do widzów jest pytanie. My to w radiu nazywaliśmy, że ona stała się taką Krystyną Czubówną mózgu. I rzeczywiście coś w tym jest. Ja faktycznie chciałam, żeby ta bohaterka była w jakiś sposób zdystansowana, ponieważ opowiada to już z jakiejś perspektywy, ale jednocześnie, żeby nadać temu charakter jakiejś czy podróży, czy odkrywania jakichś lądów, czy tych opisów zwierzęcych czy też naukowych, żeby to kojarzyło się z czymś dla nas rozpoznawalnym, no chociażby właśnie z taką narracją w filmach przyrodniczych. Nie chodziło nam absolutnie o naśladowanie pani Krystyny Czubówny. To w jakiś sposób nam się kojarzy, bo to już jest taka ikona. Natomiast wiem, że tekst jest na tyle abstrakcyjny i trudny, jest też taki no, intymny i osobisty, że ja nie oczekiwałabym, żeby ktoś się w ogóle zorientował, o co tam chodzi, ale chciałam, żeby jednak się widz w czymś odnalazł, bo dla mnie to jest najważniejsze, żeby to było czytelne. Ja tego nie robię dla siebie, tylko dla kogoś, więc żeby to było czytelne. Więc... Słuchacz. Przepraszam bardzo, to taki odruch. Ale rzeczywiście ta... To jak Magda stworzyła tę postać, w jakiś sposób też nadało takiej czytelności, że my wiemy, aha, dobrze, to jest forma podróży, to jest forma obserwacji, to są jakieś zwierzęta, jakieś nowe lądy. Na koniec pani bohaterka staje na swojej autarki, jest grudzień. My też słuchamy w grudniu pani autarki. Czuje się pani pewniej po tej realizacji, po wysłuchaniu jej pewnie po raz kolejny. W tym szerszym gronie, czy realizacja takiego słuchowiska jest dla pani jakimś rodzajem pozyskiwania nowych terenów, własnej niepodległości artystycznej? Na pewno tak. Na pewno to są jakieś nowe tereny mojej odwagi twórczej, bo ja mimo wszystko jestem bardzo taka... Nie przychodzi mi łatwo robienie czegoś nowego. Mimo wszystko jakaś taka natura osoby nieśmiałej tu się przebija. Więc bardzo się cieszę, że miałam taki też pretekst, żeby to zrobić, bo sama z siebie myślę, żebym się może nie odważyła albo nie miałabym wystarczająco determinacji. Ten konkurs był dla mnie takim silnym motywatorem. Proszę mi zdradzić. Mogę zapytać, ale mogę się wtrącić w związku z tym, że pani się zawahała. Czy rzeczywiście, może to jest zbyt
Ale czy rzeczywiście konkurs i to hasło Niepodległość były dla Pani bezpośrednim impulsem, czy też miała Pani już w głowie jakiś swój pomysł albo nawet tekst w szufladzie i pomyślała, a to pasuje do konkursu? Ten tekst rzeczywiście trochę dojrzewał, ale był w takiej formie bardziej mojego jakiegoś pamiętnika, takiego osobistego. Raczej nie miał ujrzeć światła dziennego, to była jakaś taka potrzeba napisania czegoś kiedyś. Ale na pewno ostatecznego kształtu i takiej pracy, którą wykonałam nad tym, takiej bardziej dramaturgicznej, to na pewno było... słuchowisko i konkurs był takim... na pewno największym motywatorem, a najbardziej chyba to słowo nasłuchiwanie. Bo to, że niepodległość, to wiadomo, że w tym roku mnóstwo jest tych wydarzeń związanych z niepodległością, ale to słowo nasłuchiwanie bardzo mnie tak otworzyło i rzeczywiście takie nasłuchiwanie siebie, takie to ucho wewnętrzne było czymś najbardziej inspirującym. I też pomyślałam, że no dosyć intymny tekst nadaje się do takiego intymnego medium, jakim jest radio. A jeszcze wcześniej pan spytał, czy że jest kolejny grudzień, o czymś, ale nie pamiętam. Tak, tak, naszej autarki. Tak. Co to jest obecność fantomowa? Niech pani nam to wyjaśni. No to jest taki zwrot, który się wiąże ze zwrotem bóle fantomowe, który szczególnie towarzyszy osobom tak medycznie po amputacjach, które czują obecność jakiegoś organu, chociaż już nie mają tego organu. I myślę, że obecność fantomowa no, to jest właśnie ta tęsknota za kimś, za czymś, czego już fizycznie obok nas nie ma, no ale jakby emocjonalnie ciągle jest i się to czuje. Ta podróż, którą odbywa pani bohaterka między trzema lądami, przy czym ten trzeci ląd nie jest częścią mózgu, jest pani poetyckim pomysłem na taki teren, w którym rzeczywiście jesteśmy niepodlegli, niezależni, wolni. Ta podróż ma swoje etapy i jest pomyślana jako rodzaj uwalniania się od tej obecności fantomowej, dosłownie obecności fantomowej, mężczyzny, którego głos, młodego mężczyzny, którego głos także słyszymy w tym słuchowisku. Proszę mi powiedzieć, czy ta podróż jest, czy rzeczywiście nie da się tego skrócić, tej podróży, czy trzeba rzeczywiście pokonać wszystkie etapy po kolei, tak jak pani to pokazała, by fantom zniknął? No może można skrócić. Na pewno są osoby, dla których taka podróż wewnętrzna może być dużo krótsza. Albo na przykład w ogóle inną drogą dookoła, albo z pominięciem pewnych etapów. Dla mnie to była taka podróż, którą chciałam opisać, związana z tym odkryciem, że właściwie tę wolność i niezależność i uwolnienie możemy poczuć i otrzymać, kiedy sami sobie na to pozwolimy i kiedy sami otworzymy do siebie tę, otworzymy dla siebie tę nową perspektywę, że klamka do człowieka jest od wewnątrz, do tej wolności, to my ją musimy nacisnąć. To jest bardzo trudne, bo tak naprawdę po pewnym czasie, co myślę, że też jak bo ja w ogóle dzisiaj pierwszy raz słucham tego tekstu. Naprawdę? Pierwszy raz słuchałam, jak była emisja w radiu, właśnie ta premierowa, ale wtedy jechaliśmy samochodem, padał deszcz, byliśmy na autostradzie, więc w ogóle fajnie, że było coś słychać, ale na dzisiaj sobie zostawiłam ten odbiór taki pełny i też z widzami. Więc myślę, że to uwolnienie się i to danie sobie tej swojej wolności i niezależności jest też dlatego trudne, bo bardzo łatwo się przyzwyczaić i tak zakręcić wokół tego, że już tak dobrze znamy swój ból i tę sytuację cierpienia. I ja dzisiaj słuchając tego miałam już takie poczucie w jakiś sposób zmęczenia tym, że bohaterka z własnej woli przez tyle czasu wybiera właściwie to bycie niewolnikiem własnej siebie. Myślę, że to jest w ogóle dosyć częsta sytuacja, kiedy rozmawiam i obserwuję jakieś sytuacje ludzi, którzy są właśnie zniewoleni jakąś swoją sytuacją. Niekoniecznie dlatego, że tak musi być, ale dlatego, że przyzwyczaili się do swojej sytuacji bólu i ją nawet polubili. Że to jest jakaś taka fetyszyzacja tego stanu. I ten moment, kiedy człowiek sam sobie powie już dość i wystarczy, jest naprawdę
czymś, do czego się może najdłużej dojrzewa, bo potem już nie tyle musimy zostawić balast wspomnień, ale też ten obrośnięty balast tego swojego ciepłego piekiełka, w którym już się trochę ogarnęliśmy i wiemy, jak funkcjonuje i nawet jest całkiem bezpieczne. To proszę mi powiedzieć, czy te spotkania z mężczyzną są wyłącznie fantomowe, czy też bywają realne? Tak jak w pewnym momencie słyszymy, bywają takie spotkania bolesne, ale czy one bywają realne? Czy pani bohaterka, próbując dopłynąć do swojej autarki, jednak podejmuje próby, albo może zdając się na przypadek, po prostu spotyka się z tym mężczyzną? I czy to dobrze jej robi? Każdy, kto przeżył jakieś rozstanie, jakiś związek, ma chyba taką świadomość tego, że zwłaszcza kiedy ten związek się zakończył jakoś niespodziewanie czy wbrew naszej woli, no to jest jeszcze bardzo dużo tej tęsknoty. I dla mnie mocnym takim odniesieniem jest książka Solaris i też różne wersje filmowe, gdzie rzeczywiście są takie sytuacje, gdzie w naszej wyobraźni już coś się materializuje po prostu i pod wpływem tego bólu i tęsknoty. I w tym słuchowisku jest taki moment, że on, czyli ten bohater, materializuje się, bo ta pamięć go ciągle przywraca, bo dopóki o czymś myślimy, to ciągle funkcjonuje, nadaje mu temu byt jakiś. A z drugiej strony każdy chyba też tak ma, to wydaje mi się, że jest jakieś uniwersalne, że po rozstaniu ta tęsknota jest bardzo masochistyczna i dążymy do tych spotkań, więc one rzeczywiście są i w tym słuchowisku one się rzeczywiście zdarzają, ale to wszystko zawsze są jakieś takie niewypały, takie jakieś porażki, takie żałosne próby sprawdzenia, czy ten świat jeszcze istnieje, po czym wiadomo, że on już nie istnieje, ale to jest słuchowisko, tekst, który oczywiste to jest dla każdego pewno słuchacza, no, że jest oparty jakoś tam na faktach, na mojej historii, ale to nie jest najważniejsze, to jest bardzo uniwersalna. Chciałabym, żeby to była uniwersalna jakaś historia, bo nikogo przecież nie interesuje to, jaką ja mam historię. Każdy, jak coś ogląda czy słucha, to filtruje to przez siebie i chce samemu czegoś dla siebie się dowiedzieć o sobie. Więc dla mnie to jest rzeczywiście coś bardzo faktograficzne, mimo że tak abstrakcyjne. I ze wstydem przyznaję, że wielokrotnie byłam podobna do tej bohaterki, szukając pretekstu do takich spotkań, nie zauważając pewnych rzeczy. Tam jest takie zdanie, że to powinno dać mi do myślenia. No to te rzeczy nie dają do myślenia. Dla mnie znakiem dystansu wobec wydarzeń, przeżyć, które też, tak jak się domyślałem, były jakoś pani doświadczeniem, jest właśnie zabawa językiem. Jest, jak on mówi w pewnym momencie, ten misio? Nie szaradzista? Uciekinier, szaradzistka. Jeszcze są jakieś fajne słowa. Kosmonauta z zasiedzenia. Tak. Że to nas dystansuje i to nam pozwala spojrzeć inaczej na pewne sprawy. Pani ma niesłychany dar obracania słowami, tak by one nie tylko zaskakiwały, ale też prowadziły akcję dramatu. Ma pani jakiś mistrzów w tej sprawie? Gdzie pani się tego nauczyła? Jest pani szaradzistką? Absolutnie nie jestem szaradzistką, bardzo irytują mnie krzyżówki, ale kiedyś właśnie widziałam takie panie, które jechały w pociągu na przykład na zlot szaradzistek, tak 80+. I to są takie sytuacje, gdzie takie słowa zapadają i potem je wykorzystuję. Ja w ogóle bardzo lubię czytać i rzeczywiście lubię, książki, jak tylko mam czas, to rzeczywiście książka jest dla mnie takim odpoczynkiem i wiele tutaj bym mogła wymieniać jakichś autorów, natomiast rzeczywiście w tych słowach sama się dziwię, że to tak napisałam, bo proces pisania często jest bardzo trudny, męczący i żmudny, zwłaszcza jak piszę jakieś scenariusze i to naprawdę nie wychodzi wcale dobrze, ale w tym przypadku było inaczej, bo to wyglądało bardziej tak, że ja nie mogłam nadążyć nad wyobraźnią, żeby zdążyć ją zapisać. To absolutnie byłam na trzeźwo, ale po prostu samo pisanie bardziej było problemem, żebym zdążyła zapisać to, co widzę i to, co myślę.
Ale muszę też powiedzieć, że ten świat, który gdzieś był pretekstem do tej historii, ten świat tamtego związku, tamtej osoby, on taki też był, więc jakby stąd też mówisz, że to jest faktograficzne, że ja wtedy, kiedy te historie w jakiś sposób podobnie się działy, no wiadomo, że nie dosłownie, one też takie były. To naprawdę był taki świat, więc ja go w jakiś sposób opisywałam. I to była wielka przyjemność, że ten konkurs dał taką mi okazję po prostu, bo się przy tym naprawdę dobrze bawiłam. Ja się nigdy dobrze nie bawię pracując. To jest duży wysiłek emocjonalny, fizyczny, produkcyjny w przypadku filmów. A pisząc to ja naprawdę miałam taką podróż w czasie, ale tam jest taki fragment, że tam... O te moje ważkie słowa i ulotne chwile, jak takie ważki wylatują spod szaf. To ja mniej więcej miałam taki stan podczas pisania. No, bardzo dziękuję, że ten konkurs dał mi taki czas właśnie. Zaraz Państwu oddam głos, ale mam jeszcze jedno pytanie, bo chcę zapytać o tego mężczyznę. On nie ma takich fantomowych osób w sobie? On nie przeżywa niczego takiego? Jak to jest z facetami? Tak, bo Pani nam pokazuje... bardzo pięknie proces dochodzenia do wewnętrznej niepodległości, czy też dopływania do niej w rejsie, w który rusza kobieta. A co z tym facetem? On nie musi? Porzucił i już? Zapomniał? No on ma myślę, że swoją drogę dojrzewania, swoją drogę niepodległości, tej wolności, która może polega na odchodzeniu od kogoś do siebie. I w przypadku takiego mężczyzny, który jest takim księciem, małym księciem trochę, takim Piotrusiem Panem, no trudno oczekiwać, żeby jego potrzeba wolności była taką samą wolnością, jaką na przykład jest dla kobiety, która widzi tę wolność na przykład w byciu razem i w tworzeniu czegoś razem. Z doświadczenia po prostu powiem, bo to jest bardzo trudne pytanie, że alter ego jakby bohatera pozostało w jakiś sposób magicznym małym księciem, który dalej szuka, podróżuje i jest w jakiś sposób nadal może mętny w takiej niedojrzałości, ale bardzo klarowny, że to jest konsekwentna jego droga. I pozostał nadal w taki magiczny sposób nieosiągalny. Jak słyszycie, pani cały czas używa swoich ulubionych metafor i to jest niezwykłe. No bardzo... Nie wiem, jak wybrnąć. To jest bardzo trafne. Zapraszam państwa do rozmowy. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie autorce i reżyserce? Śmiało. Bardzo proszę. Chciałem zapytać, czy pani stosuje jakieś wzorce teoretyczne, znaczy są jakieś powiedzmy podręczniki pisania dramatów i tak dalej, czy pani o tym myślała, typu ekspozycja, droga bohatera, nie wiem, akty i tak dalej, końcowy efekt, bo generalnie to słowisko mi się podobało, ale może dlatego, że ono jest tak nasycone tymi metaforami, przez chwilę miałem wrażenie takiej statyczności, że ta jakby ta bohaterka cały czas jakby tą samą, próbuje tą samą rzecz zrobić i jakby zatrzymuje się to trochę na tych gierkach słownych, które w pewnym momencie zaczęły już dla mnie trochę być, mimo że są ciekawe, to że trochę statyczne. I jakby jeżeli ja tego nie zrozumiałem, jakby to chciałem zapytać pani właśnie, co ją doprowadziło do tego końcowego wyzwolenia jakby, tak? Jakie były te etapy kolejne, które pozwalały jej się uwolnić od tej przeszłości? I drugie pytanie, które chciałem zadać, to jest o pani inspirację generalnie, bo dla mnie to słuchowisko bardzo przypominało mi jeden z moich ulubionych filmów, czyli Zakochany bez pamięci Charlie'ego Kaufmana i też drugi film Science of Dream, już nie pamiętam jaki był polski tytuł, ale z tego samego mniej więcej nurtu. Dziękuję. Dziękuję. Starałam się nadać temu jakąś konstrukcję dramaturgiczną, ale im bardziej próbowałam tę konstrukcję trochę tak na siłę tam włożyć, tym bardziej ta konstrukcja była widoczna i moim zdaniem to się nie sprawdzało, więc już stwierdziłam, dobra, nieważne, daję tak jak jest. Natomiast starałam się, żeby i korzystać z tego, co
co jest jakąś taką podstawą, czyli żeby to była właśnie ta droga bohatera na podstawie Campbella, 12 punktów tej drogi, żeby to był jakiś początek, środek, koniec, żeby to do czegoś prowadziło. Wiem, że jest tutaj to dla mnie przynajmniej dużym takim minusem, że nie ma tych wyraźnych podziałów, ale po prostu im bardziej starałam się tę strukturę wcisnąć, tym bardziej to po prostu nie pasowało i to wszystko już się stawało jeszcze bardziej bez sensu. Natomiast rzeczywiście wiem, że ta drabinka i cały ten łuk postaci, rozwoju, to co normalnie na studiach, na reżyserii przerabialiśmy, jest czymś bardzo ważnym. Tu po prostu nie udało mi się tego zastosować. Miałam wrażenie, że muszę wybrać albo forma, albo treść. I wiem, że to jest też wtedy utrudnienie dla słuchacza, że właśnie bohaterka ciągle siedzi w tym samym miejscu. Ale normalnie jak coś piszę, czy montuję, czy teraz jestem po produkcji filmu dokumentalnego, naprawdę staram się, żeby ta droga bohatera była i te trzy akty, bo wiem, że ostatecznie to pomaga widzowi tak emocjonalnie zrozumieć te głębsze treści. Ta podstawa, ta fizyka jest podporą do metafizyki. Przełomowy chyba w pewnym momencie staje się miś, czyli pojawienie się drugiego mężczyzny. Tak, ale to zaraz to, mi się nie tego, ale pan pytał też o inspiracje filmowe, aha, między innymi. Nie, tutaj się tym w ogóle nie inspirowałam, ale te filmy rzeczywiście lubię, znam i może gdzieś tak podświadomie. No niczym się tu nie inspirowałam, ja po prostu zapisałam to, co się wydarzyło. A miś rzeczywiście wydaje mi się, że też konstrukcyjnie jest potrzebny, bo pokazuje taką sytuację, że kiedy ktoś próbuje się uwolnić jakby z siebie, ze swojego jakiegoś tam powiedzmy takiego zapętlenia, to pojawiają się osoby, które nam chcą pomóc, pojawiają się osoby, które właściwie są idealną odpowiedzią na jakieś nasze oczekiwania, ale my tego po prostu nie jesteśmy gotowi dostrzec, bo właściwie miś jest postacią, Adam Kupaj tutaj to sam zaproponował, męską i fajną. Ja go trochę napisałam jak takiego fajtłapę, ale to on mi właściwie powiedział, że to jest fajny męski miś, który właściwie jest fajnym facetem, który tak samo jak bohaterka ma jakieś mają punkty wspólne właściwie, ta zabawa słowami, coś tam jeszcze. Teoretycznie coś by mogło z tego być, ale ona tak nie jest gotowa z jednego powodu, bo to nie jesteś ty. Beznadziejna w sumie. Czy jeszcze ktoś? Bardzo proszę. O, tam jest ten. Dziękuję. Gratuluję zarówno tekstu, jak i realizacji. I chciałam zapytać o to, o czym pani sama wspomniała na początku, czyli o tę wyczuwalną w tej realizacji i w tym tekście smykałkę do filmu dokumentalnego, tę idiomatyczność wręcz, którą tutaj jakby słychać przez oczywiście figurę Krystyny Czubównej. Ale mnie chodzi o coś innego, o to, że autorka, że przepraszam, bohaterka porusza się troszkę też między biegunami, czyli tam jest wspomniane o dniu nocy polarnej, o te zwierzęta, które się pojawiają, to też są zwierzęta związane z biegunami, wędrówkę delfinów, prawda, czy pingwiny, czy coś takiego. I chciałam zapytać właśnie o tę część pani wyobraźni, jakby jak to jest, że tyle tam słychać tych odniesień i co to jest, czego to jest tak naprawdę metafora. Też nie ukrywam, że orientuję się w pani twórczości i po samych tytułach poznaję, że jest tu coś na rzeczy. No tak, to zdemaskowała mnie pani. Chociaż właśnie tak siedzę pod światło i w ogóle nie widzę, kto zadaje pytanie, więc tym bardziej tak się czuję zdemaskowana. Tak? Potem się okaże. Tak, rzeczywiście, to nawet nie jest metafora, ja po prostu bardzo, no nie wiem, interesuję się, to może jest jakieś takie, nie to słowo, ale no niech będzie, interesuję się Arktyką i dla mnie po prostu północ i te rejony polarne to jest coś bardzo bliskie mojemu sercu i w sumie nie wiem, dlaczego tak jest, nie wnikam, od zawsze tak było, że w tych miejscach na północy ja naprawdę czuję się, jakbym wróciła gdzieś do siebie i myślę, że wiele osób tak ma, że są jakieś rejony świata, niekoniecznie odległe, gdzie czujemy się po prostu, jakbyśmy się sami ze sobą spotkali. I ja, odkąd pamiętam, bardzo tęskniłam do tego, żeby do takiego miejsca pojechać i faktycznie, kiedy pojechałam na Lofoty, na północy Norwegii pierwszy raz, to się potwierdziło, że za kołem polarnym jest jakaś taka przestrzeń, gdzie ja czuję się po prostu
dużo lepiej niż gdziekolwiek indziej. I faktycznie potem na studiach realizowałam film dokumentalny o Spitsbergenie, o naukowcach ze Śląska, którzy tam prowadzą stację polarną. Potem realizowałam film Między światami, to jest film o samobójstwach wśród Inuitów, wśród Eskimosów na północy Kanady. Oba te filmy robiłam sama, no bo właściwie trudno było mi kogoś znaleźć do współpracy, bo nie miałam na to pieniędzy, jakieś tam fundusze, to wszystko bardzo długo trwało, więc po prostu leciałam tam sama. No i teraz kolejny jakiś film planuję na najbliższe jakieś miesiące, może lata, który będzie bardziej związany z Antarktydą. Także film jest dla mnie właściwie bardziej pretekstem, aby odbyła się pewna podróż. I to są rejony, w których po prostu czuję coś takiego, że jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie, co mi na co dzień raczej nie towarzyszy. I tam jest taki fantastyczny rodzaj zagubienia. Każdy, kto miał możliwość przebywania w takiej przestrzeni, która jest absolutnie ogromna i przytłaczająca i też piękna, no i myślę, że odczuwa to podobnie, że jest pewien rodzaj zagubienia i właśnie przytłoczenia, ale po chwili przychodzi taka ogromna właśnie wolność, bo to jest prawdziwa hierarchia. I potem, kiedy się wraca i to wszystko jest wokół nas takie betonowe, to jest to strasznie przykre. Ja właśnie tutaj jest taki dźwięk, kiedy bohaterka mówi, że otworzyła buzię, żeby łapać płatki śniegu, a potem krzyczy. I my nagraliśmy to, jak któraś z dziewczyn krzyczy, ale to po prostu wydaje mi się, że odgłos pękającego lodowca jest dużo bardziej adekwatny, chociaż nie tak bardzo czytelny. Natomiast rzeczywiście dla mnie Arktyka i ta Arktyka myśli stąd na początku, to jest takie miejsce, do którego bardzo tęsknię, już bym chciała tam być. Dziękuję za to pytanie, ale chciałbym dopytać, chociaż to może trochę nie na temat, dlaczego Inuici popełniają samobójstwa? Dlatego, ponieważ są wykorzenieni z własnej tożsamości. Oni bardzo to nie jest wpływ miejsca, które tak panią pociąga. Oni są bardzo u siebie i właśnie ich rejon, w którym mieszkają, Nunawut, to jest też taka, to jest rejon, który jest właściwie w wielkości Europy Zachodniej, na północy Kanady, ale taka przestrzeń, a tam jest około 40 tysięcy osób. I oni zawsze byli bardzo wytrzymali, bardzo byli skupieni na tym, że trzeba przeżyć i im tam było dobrze. W jakiś sposób ciężko, trudno, oczywiście to są ekstremalne warunki, ale byli u siebie. Natomiast biały człowiek przyniósł im tak cudowne zdobycze jak broń, narkotyki i alkohol i oni w tym momencie po prostu są, stracili jakby poczucie sensu życia. Bardzo dużo dostają rzeczy od rządu, bo to jest w sumie też pewien rodzaj opiekuńczości państwa, różne rekompensaty finansowe. No i nie umierają z głodu, nie umierają z zimna, nie umierają, nie wiem, z powodu warunków, w których żyją. Żyją w ciepłych, miłych, przytulnych domkach, ale nie muszą pracować, nie muszą polować, rozmawiają ze sobą już tylko przez Facebooka. Młodzi ludzie znają angielski, dziadkowie znają jeszcze Inuktitut, więc pozostaje też pewna taka bariera, powstaje bariera komunikacyjna, bo dziadkowie nie porozumieją się z młodszymi, z wnukami. I na przestrzeni właściwie dwóch pokoleń ci ludzie z Iglo zostali przesiedleni do domów i wszystko dostali i już nic nie muszą. To tak w wielkim skrócie mówię, bo ja bym mogła o tym mówić bardzo długo, ale to jest takie typowe pozbawienie kogoś swojej kultury, tożsamości. Czy nie pozbawienie, ale powiedzenie, że już tego nie musi robić. Trochę to nam przypomina sytuację z poprzedniego słuchowiska, mam wrażenie. Tak, bo to się dzieje wszędzie, gdzie ludzie przestają mieć poczucie sensu życia i potem każda rzecz, każdy podmuch wiatru takiego dosłownego i życiowego ich po prostu zmiata. Oni popełniają samobójstwa nie dlatego, że się dzieją wielkie dramaty w ich życiu. To są zupełnie zwykłe historie, które my też przeżywamy. Właśnie zdrady, porzucenia, jakieś zwykłe życiowe sytuacje, kiedy człowiek cierpi. Tylko, że oni są bezradni wobec tego, bo są bardzo samotni też. Przestali ze sobą rozmawiać. My rozmawiamy cały czas. Kto z Państwa? Bardzo proszę. Tak? Proszę, dziękuję bardzo. Nie będę już Pani opuszczał. Ja może najpierw taki krótki wstęp. Nazywam się Katarzyna Kowalska i chciałam powiedzieć, że absolutnie byłam zachwycona i tutaj padło pytanie o inspirację, to ja miałam takie wrażenie, że ja i Strindberga tu słyszę i myślałam sobie, że to jest takie kolejne pokolenie wobec tych, którzy byli u Różewicza chyba w naszej małej stabilizacji pokazani, taka relacja
małżeńska, pary, że i to jest jakieś takie kolejne pokolenie, które, bo my chyba dużo bardziej w ten sposób dzisiaj przeżywamy relacje, rozstania, nie rozstania, bo ja na przykład w tym moim odbiorze wcale nie byłam pewna, że to rozstanie już realnie jest. I teraz moje pytanie, ale jeszcze takie wytłumaczenie do tego jest o taki scenariusz jakby alternatywny, bo to, co mnie osobiście zarezonowało w kontekście tego tytułu, tej autarki, tej próby wydobycia się, tak, czy zdobycia tej własnej niezależności, to taki motyw, który gdzieś od paru lat obserwuję to w różnych relacjach osób naokoło, które się rozstają, które przeżywają również dramaty, będąc ze sobą cały czas, bo można sobie wyobrazić, że to właśnie jest też tego typu relacja opisana. Kiedyś takie olśniewające było dla mnie odkrycie w Księdze Rodzaju, momentu grzechu pierworodnego, i to dopiero odkryłam przy tym nowym tłumaczeniu Biblii paulińskim, gdzie tą konsekwencją, bo mówimy, że utrata raju, tak, i wszystkie tego konsekwencje, a tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, że tą konsekwencją dla mężczyzny będzie w pocie czoła, w tym takim wielkim trudzie walka o byt, zdobywanie środków i tak dalej, a dla kobiety tą bezpośrednią konsekwencją będzie znoszenie władzy mężczyzny. Jakkolwiek byśmy tego nie rozwijali, ale właśnie czegoś takiego. I teraz to mi bardzo mocno zarezonowało, bo miałam wrażenie, że ta bohaterka próbuje się w pewnym sensie też spod władzy tego mężczyzny, którego już nie ma, poszedł, albo może też być, ale on cały czas jakby jakąś taką władzę nad nią ma i to jej życie jest bardzo podległe tym wszystkim emocjom. I teraz tak sobie też pomyślałam, że piekłem dla kobiety w tym zamyśle, tak, biblijnym było doświadczenie tej władzy, a to teraz miałam też takie wrażenie, że próba w ogóle wydobycia się spod tej władzy może być jeszcze większym piekłem. I dochodząc jakby do tego momentu kulminacyjnego, jest ten moment hibernacji, że ona mówi, że ona zasypia, że być może przyjdzie lepszy czas, że my się obudzimy i jakoś zrozumiemy, a potem taki przeskok do tej sceny finałowej, kiedy tak jakby jej się to udało, tak, że ona się budzi, wychodzi, jest ta krystaliczna woda, nowy ląd. I ja się zastanawiałam, bo ja myślę, że każdy może to inaczej odczytać. Tutaj zaskoczyło mnie takie bardzo i pozytywnie takie radosne, pełne nadziei jakby rozmowa o tym, że to się udaje, ale wyobrażam sobie, że możemy też obserwować wokół siebie mnóstwo takich sytuacji, kiedy to się jednak nie udaje, jesteśmy zahibernowani, być może w ogóle świadomie decydujemy się na to, bo nie chcemy tego misia znaleźć, kolejnego. I pytanie, jak pani to widzi, odczytuje, to jest to pytanie o to coś, o ten najważniejszy temat, bo taka perspektywa jest perspektywą chyba taką jednak czarniejszą i ona nie daje wielu ludziom nadziei. Jak w ogóle to pani odczytuje już nie tylko przez pryzmat swoich doświadczeń, ale jednak doświadczeń bardzo wielu innych ludzi? O takie bardziej uniwersalizowanie, tak? Takie bardziej uniwersalne odczytanie, tak się nad tym zastanawiam. Bardzo dziękuję. No taka interpretacja, czuję się zaszczycona w ogóle. Nie wpadłabym na to sama i to chyba dobrze, bo gdybym na to wpadła, to by to się stało strasznie jakieś takie pyszne. Nie, to jest bardzo, bardzo miłe, co pani powiedziała, że to się gdzieś w jakiś sposób kojarzy z takim odniesieniem szerszym kulturowo. I też mi się przypomniało to, co pan tutaj mówił i pominęłam to pytanie, czy po prostu wypadł mi ten wątek o tym, jak ta bohaterka odzyskuje tę wolność, tak? Było, pan o to pytał. Wydaje mi się, że to, co pani powiedziała, jest racją, że trudno jest odzyskać tę wolność poza kontekstem związku, poza kontekstem mężczyzny, z tym się całkowicie zgadzam. Nie bawiłabym się tutaj w żadne jakieś takie teorie feminizmu czy czegokolwiek, tylko po prostu rzeczywiście tak jest. To jest takie pytanie, na którym się powinnam po prostu chwilę dłużej zastanowić. Ja pisząc to,
miałam taką świadomość, że odzyskiwanie wolności jest jakimś procesem, który bardzo trudno jest mi opisać, ale który w końcu musi się stać, żebym czymś to zakończyła, bo prawdopodobnie całe życie taki proces trwa i dążenie do tego. Więc w jakiś sposób może trochę na siłę i też z wymuszenia ograniczeń czasowych stwierdziłam, dobrze, ta bohaterka już dalej nie ma siły iść, ale też stwierdza, że chce dalej iść sama i że to jest dla niej tym momentem, kiedy musi zostawić nas w jakimś miejscu i już się wynurzyć w drugim. I mam świadomość, że jest to może trochę taki zbyt drastyczny przeskok, że nagle budzi się i już jest po prostu tak dużo lepiej. Ale wydaje mi się, że to jest też po prostu umowny jakiś upływ czasu, że to oczywiście nie jest w tym momencie, że ona się zanurzyła i wyszła, tak, że z dnia na dzień to się nie dzieje. Ale jest to taki przeskok czasowy. Zastanawiam się, jak odpowiedzieć na pani pytanie, bo skoro już pani nawiązała do takiego religijnego kontekstu, to w sumie też się czuję taka wywołana do odpowiedzi, do tablicy, z taką może bardziej intymną refleksją, że w kontekście całego mojego życia i różnych sytuacji, różnego rodzaju cierpienia i bólu, którego doświadczyłam, czy jakichś chorób, czy śmierci, czy jakichś innych rzeczy, które każdego spotykają, faktycznie bardzo tego nie ma w słuchowisku, ale jeżeli mogę o tym powiedzieć, to faktycznie bardzo dużym dla mnie takim czynnikiem uwalniającym i dającym mi wolność była rzeczywiście wiara i rzeczywiście Bóg. I na pewno dało mi to taką świadomość bycia osobą szczęśliwą i niezależną w relacji z kimś. To znaczy, że wydaje mi się, że to jest coś, do czego oczywiście jeszcze muszę bardzo dążyć i tego się uczyć, ale moje szczęście czy niezależność myślę, że naprawdę nie zależy od drugiego człowieka, w tym sensie, że on może mnie oczywiście zranić i to zawsze bardzo boli, ale kiedyś, jak nie wiem, powiedzmy 15 lat temu, na pewno moje szczęście i życie opierałam bardziej na drugim człowieku i to on był gwarantem mojego istnienia. A w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę i też doświadczyłam tego, że tak nie jest, to cierpienie bycia gdzieś porzuconą, czy zranioną, czy po prostu dotykanie jakiegoś bólu, pozwoliło mi pójść jakiś krok dalej i zobaczyć, że można też nie tyle w tym bólu zostać, co wyjść poza to i zobaczyć, że tam naprawdę jest wolność, że pogłębianie bólu nie ma sensu, ale wyjście poza to cierpienie daje poczucie wolności, takiej, która nie jest euforyczna, która nie jest właśnie jakaś taka super optymistyczna i że wszystko jest fajnie, ale takiej wolności w tej niezależności właśnie. Od właśnie tego, że inni ludzie nie decydują o nas. Że nie mogą nam zabrać tego, kim jesteśmy. I to nie jest smutne, to nie jest cierpiętnictwo. Nie chciałabym tutaj właśnie dotykać tego tematu takiego cierpiętnictwa, że zostałam sama, zostałam bez kogoś i teraz powiedzmy cierpię lub nie cierpię, ale to jest wszystko w kręgu bólu. Nie, myślę, że naprawdę można poczuć dużo szczęście w byciu wolnym od tego opieraniu się od tego kontekstu. Chciałam dodać, że właśnie cały czas mówimy o jakiejś przeszłości, też ja sama do niej nawiązuję. Natomiast ja teraz jestem mężatką, mam męża właśnie Huberta, który robił muzykę, jak wspomniałam. I to też jest bardzo niezwykłe, chciałam to zaznaczyć, że dotykamy gdzieś takich tematów przeszłości, jakichś byłych związków, pracując razem z obecnym mężem. Więc to też pokazuje, jak ważny jest dystans do pewnych sytuacji, żeby je przerobić i pójść dalej. Przepraszam, ja wiem, że nie odpowiedziałam na to pytanie, ale też w sumie dla mnie ważniejsze było nie tyle odpowiedzieć, co posłuchać pani. Proszę państwa, pół godziny przerwy, ale zanim muszę skończyć zdanie. Chciałem pani bardzo podziękować za tak osobiste odpowiedzi i tak niezwykłą rozmowę. Przyznam, że nie spodziewałem się, że uda nam się porozmawiać dzisiaj w taki sposób. Okazuje się, że ten grudzień nie jest dobrym czasem. To jest najlepszy miesiąc w roku. Na niepodległość. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo pani dziękuję. Bardzo państwu dziękuję też za te świetne pytania. Mamy
pół godziny przerwy, podczas której możemy wypić dużo kawy, zjeść dużo ciastek. Wszystko to wydają panowie i panie za barem. Wracamy tu na 15, by zacząć drugą część naszego maratonu i wysłuchać pozostałych słuchowisk, które są równie ciekawe, a zrealizowane w zupełnie różnej konwencji, o różnej tonacji, różnej tematyce. Taki był ten nasz konkurs. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ udało nam się wyłonić finalistów tak różnych, tak różnorodnych. Jeszcze raz dziękuję. Państwa zapraszam na 15. Panią też oczywiście. Bardzo dziękuję.